Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym już wywiadzie z cyklu Kiszulk Rozmawia. Dziś, nawiasem mówiąc, prawie zawsze tak zaczynam, że dziś mam specjalnego gościa, ale to rzeczywiście specjalny gość i specjalna okazja, bo będę tu z moim gościem rozmawiał na temat konferencji, takiej cyklicznej konferencji CMO Summit, która jest organizowana od jakiegoś czasu, a my jej patronujemy. I jest ona przeznaczona i skierowana do top managementu marketingu w Polsce. Marketing, jak wiecie Państwo, to od 30 lat coś, co kocham najbardziej. No, jest jeszcze parę rzeczy, ale nie o tym ta audycja. Więc czas najwyższy przedstawić mojego fantastycznego gościa. Moim gościem dzisiaj jest pan Robert Nowakowski, partner w firmie Spencer Stuart. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, kłaniam się. Pan będzie lektorem właśnie w czasie tej konferencji, a w związku z tym, że my jej patronujemy, zależało nam na tym, żeby porozmawiać. Tym bardziej, że zdaje się z tego, co wiem, z pierwszych przecieków, będzie pan prezentował wyniki takiego raportu CMO 2025, czyli rozumiem, że jest to raport o stanie marketingu w Polsce tylko, czy na świecie? Nie, to jest tak naprawdę raport dotyczy tego, jakie umiejętności, jakie cechy powinni mieć szefowie marketingów, idąc naprzód z oczekiwaniem tego roku 2025. Co się będzie zmieniać, jakie są nowe wymogi, jak otoczenie, w którym dzisiaj funkcjonujemy, będzie się dalej zmieniać i jakiego rodzaju nowe wymogi, jeżeli chodzi o umiejętności. Szczególnie z naciskiem na umiejętności przywódcze będą potrzebne, żeby podołać zmieniającemu się światu i tej tak zwanemu customer journey, czyli tym, jak zmieniają się potrzeby klientów, konsumentów. Panie Robercie, jaka jest pozycja marketingu w firmach obecnie? Tu pewnie za 15-18 lat temu był Philip Kotler, miałem przyjemność robić z nim wywiad. I zapytałem go o to, jakie jest miejsce marketingu. Wiadomo, że w latach 60. on w pewnym momencie nawet powiedział, że marketing to jest wszystko w firmie. Z tą całą swoją koncepcją 4P i tak dalej. Natomiast wtedy, jak rozmawialiśmy, to mówi, no marketing trochę zszedł na drugą pozycję i bardzo często już wtedy, a dzisiaj mam wrażenie, szczególnie jest kojarzony w najlepszym wypadku z promocją. Mówi się, mają dobry marketing, czyli mają dobre billboardy i ten. Jak to jest? Jakie jest miejsce marketingu w Polsce i na świecie? To zależy, jak na to spojrzeć. Jeżeli popatrzymy na marketing z punktu widzenia miejsca, gdzie powinien być budowany wzrost organizacji, to oczywiście jest to wpływ jeden z ważniejszych i strategiczny w firmie, natomiast to się też na przestrzeni ostatnich lat zmienia, jeżeli chodzi o to, gdzie ten marketing jest robiony. Jeżeli popatrzymy na firmy, zagraniczne, które de facto są oddziałami międzynarodowych struktur, gdzie się opieramy o globalne brandy i globalne pozycjonowanie i podobną komunikację do konsumenta, de facto mówimy przede wszystkim o takiej egzekucji marketingowej i aktywacji brandów w handlu i w połączeniu z konsumentem. Natomiast patrząc na niektóre inne organizacje, te, które w dużym stopniu się wywodzą z Polski albo bardzo mocno opierają się o polskie marki, de facto jest to cały marketing i strategiczny, i egzekucyjny. I tutaj myślę, patrząc na ten pejzaż różnego rodzaju firm, których właścicielami są międzynarodowe koncerny, w zasadzie można powiedzieć taką dużą niezależność i samodzielność zachowały marki piwne. Każda z tych firm jest, większych firm globalnych, które są właścicielami w Polsce największych browarów. Jednak szefowie marketingów mają co do polskich marek pełną swobodę działania. Również w przypadku na przykład firm takich jak Nestle, która jest też globalną marką, w ramach Nestle funkcjonuje lokalny brand, na przykład Winiary, gdzie również dział marketingu ma dosyć dużą swobodę działania i nie musi się o wszystko pytać i słuchać centrali. Tyle może tytułem odpowiedzi na Pana pytanie. Jeżeli coś trzeba uszczegółowić, zapraszam. Oczywiście. Wróćmy do samego badania. Badanie, czy badanie odpowiada na pytanie, jak te właśnie predyspozycje niezbędne, kwalifikacje marketerów zmieniają się w związku z tymi, z tym rozwojem technologii na przykład. I jakie są różnice między latami 90. a obecnie, jeżeli chodzi o te kompetencje? Ja myślę, że główna różnica dzisiaj to jest to, że kiedyś danych nie mieliśmy albo one były niemalże na piechotę zbierane. Dzisiaj tych danych jest dużo, wręcz za dużo. I myślę, że największą umiejętnością dobrego marketingu jest wyciągnięcie z tych ilości danych najistotniejszych informacji i wykorzystanie ich w pracy swojej, w zarządzie, ze swoimi działami, z brandami do tego, żeby budować skuteczne strategie adresowania potrzeb klientów, czy też kształtowania tych potrzeb klientów. Myślę, że to jest jedna z kluczowych różnic. Druga różnica, myślę, jest taka, że w przeszłości to działy marketingu decydowały, co sprzedają. Dzisiaj to decyduje swoją kartą kredytową konsument w dużo większym stopniu i na pewno również wpływ mediów społecznościowych, łatwego dostępu do towaru poprzez kanał elektroniczny z różnych źródeł. To jest też duża różnica i we właściwy sposób kierunkowanie tego konsumenta to jest też duża różnica, która dzisiaj jest widoczna w sposobie uprawiania marketingu skutecznego z konsumentem. Trzeci czy czwarty, przepraszam, aspekt, myślę, który też jest dosyć istotny, to jest kwestia retailerów, którzy w przeszłości to de facto właściciele brandów mówili, co i jak chcemy robić i jesteście naszą końcówką do sprzedawania de facto, a dzisiaj w dużym stopniu to retailerzy decydują i dyktują właścicielom marek, co będą sprzedawać i jak to będą sprzedawać. Tu oczywiście się duże pojawia się wyzwanie, jeżeli chodzi o zarządzanie zyskiem czy marżą de facto produktu. Jeżeli nie mamy produktu, który znacząco się wyróżnia od tak zwanych marek prywatnych, to de facto nasza pozycja negocjacyjna i możliwość ochrony marży jest dosyć słaba. Rozumiem. Konferencja zaczyna się już 14 października, trwa 2 dni. Jaki jest cel tej konferencji? Ja myślę, że to jest przede wszystkim forum skupiające wiodących szefów marketingu i działy marketingu po to, żeby wymieniać się po pierwsze kluczowymi trendami, które na rynku funkcjonują, żeby usłyszeć, co w trawie pisze, co inni robią, jak robią. Myślę, że w dzisiejszych czasach i szczególnie w dosyć specyficznym momencie, jakim jesteśmy na świecie covidowym, szczególnie tutaj dosyć duże zmiany zachodzą w tym, jak konsument funkcjonuje, jak konsumuje treści, jak dokonuje wyborów zakupowych i tak dalej. Ja myślę, że też widać dużo, znaczące przyspieszenie, jeżeli chodzi o tak zwane customer experience, czyli to doświadczenie klienta, konsumenta. W dużym stopniu niektóre branże, również szczególnie branża farmaceutyczna, jest dotknięta tym, że szefowie marketingu nie mają dostępu i sił sprzedaży nie mają dostępu do jednostek zdrowia, więc muszą budować zupełnie inny kanał dotarcia do lekarzy, inny kanał edukacji lekarzy i służby zdrowia. Także dużo nowych, myślę, rzeczy, o których pół roku temu byśmy w ogóle nie myśleli. Dzisiaj świetna okazja na tym forum do wymiany poglądów i doświadczeń. No właśnie, bo COVID na pewno jest swego rodzaju nieszczęściem dla wszystkich, ale z drugiej strony on jakby przyspieszył pewne procesy edukacji, na przykład praca zdalna, kontaktowanie się nie bezpośrednio, co oczywiście w moim pojęciu nie jest wcale lepsze i należy się z tego cieszyć. Niemniej jednak zmierzam do takiego pytania, na ile pandemia odmieniła struktury, ale też miejsce działów marketingu i na ile zmienił się sposób pracy w tych działach? Myślę, że to usłyszymy przede wszystkim od naszych uczestników, jak się zmienił sposób pracy. Natomiast rzeczywiście, jak Pan mówi, miałem okazję być na spotkaniu z szefową marketingu Walmarta, która mówiła, że dzięki COVID-owi w 5 miesięcy wykonaliśmy postęp, jeżeli chodzi o digital i również edukowanie klientów, taki jakiego byśmy nie zrobili w 5 lat, gdyby nie kwestia COVID-u, tak, jako takiego czynnika przyspieszającego zmian. To na przykład też, na co ona zwróciła uwagę w naszej rozmowie, to było to, że w ich przypadku na przykład rolą działu marketingu było również edukowanie klientów, jak korzystać z kanałów zakupu elektronicznego. Tak. Tak, szczególnie osoby starsze albo takie, które nie są digital native, nie do końca się czują komfortowo z tym i w pewnym sensie były wyobcowane. Także ten wysiłek działu marketingu nie tylko poszedł w to, żeby pracować nad strategią marketingową, nie wiem, produktów czy akcji marketingowych dla konsumentów, ale również edukowania konsumentów, shopperów, jeżeli chodzi o korzystanie z kanałów elektronicznych. Wcześniej nie było to w ogóle na agendzie. Także myślę, że to jest jeden z takich ciekawych aspektów. Dużym problemem, tak jak rozmawiamy z naszymi klientami, jest prowadzenie projektów wewnętrznie w działach marketingu. Takich projektów, które trwają zazwyczaj po kilka miesięcy. Dzisiaj te projekty trzeba prowadzić, jak to się mówi, na krótkiej smyczy. Raczej podzielić je na małe, krótkie etapy, które można rozliczać co 2, 3, 4 dni, najdalej w odstępach tygodniowych, tak żeby upewniać się, że jesteśmy cały czas na bieżąco i że wszyscy nadążają w tych projektach, dostarczyć swoją część większej całości. Także to się dużo zmienia rzeczywiście i myślę, że dzisiaj też szefowie marketingu z punktu widzenia takiego leadershipowego, tak, w jaki sposób oni dbają o dobrostan swoich pracowników, w jaki sposób potrafią być liderem dla swojego działu, kiedy nie mają swojego zespołu wokół siebie na open space czy w pokojach obok. Tak, w jaki sposób są w stanie wpływać na to, że oni są zaangażowani, w jaki sposób zarządzają ich zdrowym rozsądkiem i takim poczuciem, że ktoś o nich dba, że ktoś się interesuje tym, co robią, jak robią, czy ktoś ich zapyta, jak tam rodzina i tak dalej, bo tu się też w tym czasie odosobnienia dużo zależy od tego lidera, na ile zespół będzie zmotywowany i zaangażowany w realizację celów, kiedy nie jesteśmy na co dzień blisko siebie. Nawiasem mówiąc, delikatnie dotknęliśmy naszego projektu, w którym startujemy teraz i który nazywa się Dream Employer i wystartował właśnie w sytuacji COVID-u, a traktuje bardzo teraz jeszcze wyraźniej na temat synergii między tym pokoleniem tym starszym. Baby boomers. Tak, boomers, a teraz wchodzi już nawet Zetka i to, w jaki sposób tę synergię wykorzystać dla dobra firmy, a nie konfliktować się, unikać tych konfliktów między sobą. Tutaj myślę kluczowym takim hasłem jest tak zwany Diversity Inclusion, tak, który, czy po polsku mówiąc, wykorzystanie różnorodności. Bardzo często tak jakby w hasłach korporacyjnych Diversity Inclusion mówi Pan o tym, że miejsce dla kobiet albo w międzynarodowych organizacjach ludzi o innym kolorze skóry i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że często nie dostrzegamy tego najbardziej namacalnego aspektu tak zwanego inclusion diversity, czyli poszanowania dla innego podejścia do rzeczy, tak? To poszanowania dla innych poglądów, dla innego spojrzenia na sprawy. Ja myślę, że kluczowe akurat w działach marketingu jest budowanie różnorodnych zespołów, dlatego że powinniśmy mieć w marketingu osoby, które rozumieją potrzeby różnych pokoleń konsumentów, tak? Różnych powodów do dokonywania zakupu, czy to usługi, czy do danego produktu. Jeżeli nie mamy tego typu różnorodności poglądów i rozumienia tych konsumentów, to jako dział marketingu jesteśmy zupełnie bezużyteczni albo adresujemy tylko i wyłącznie jedną daną grupę potencjalnych klientów, a zaniedbujemy drugą. Przykładem, który można tutaj, wie Pan, też przytoczyć, to jest to, że jeżeli załóżmy w tradycyjnym modelu rodziny kobieta robi głównie zakupy, to czy robiąc reklamę rzeczonego wcześniej piwa, w jaki sposób my adresujemy jej pogląd na piwo, kiedy mąż ją prosi, żeby kupiła piwo, będąc w sklepie, tak? A często dla żony piwo, to jest generyczna kategoria. Dla mężczyzn jest to często kategoria związana z pewną emocją, tak? W związku z tym, w jaki sposób my jesteśmy w stanie wpłynąć na to. Tak. I tu proponuję, bo bardzo dobrze się rozmawia, ale zawieźmy głos. Zaprośmy na konferencję CMO Summit, która jest 14-15 października. Bardzo było miło rozmawiać i cieszę się, że zgodził się Pan być moim gościem. Panie Robercie, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na konferencji. Do widzenia.